Rozpoczynają swoje zmagania w EUHL, rozpoczynają je od wizyty w Oświęcimiu. Strata Oświęcimian, Warga i pierwsza interwencja. W tej akcji napastnik, dobra teraz płynna akcja, interwencja Kaczkowskiego, jedna, druga, jeszcze dobitka. Krążek nie potrafi znaleźć polem bramkowym właśnie. Szybciej teraz rozegrali Oświęcimianie, jest Krążek w bramce. Strzelcem tego gola Wasyl Jerasow. Polem bramkowym właśnie. Szybciej teraz rozegrali Oświęcimianie, jest Krążek w bramce. Strzelcem tego gola Wasyl Jerasow. Z Oświęcim jest 1-0. Oświęcimski zespół, ostrzejsze teraz starcie na bandzie, ale raz jeszcze sędziowie nie znaleźli podstaw do zagwizdania, jest wyrównanie. Filozofowie z Nitry doprowadzają do remisu, czyni to, ale wszystko by jeszcze ten strzał zatrzymać, ale nie pomylił się napastnik Filozofów z Nitry, uderzył celnie, precyzyjnie, Fus. Szymon Fus ładnie to zrobił. Nie, przepraszam, to Jachor Piankrat. Adrian Prusak. I interwencja. Grał w nogi rywala i już Filozofowie. Ładne nagranie przed bramkę. Kaczkowski interweniuje. Oświęcimianie będą mieli kolejną dobrą akcję. Fus, Sosnowski i parkanem Ordok. Jeszcze kilka sekund mają szable z Oświęcimia. Jeszcze jedna próba dobitka i podwójna interwencja. Otrzymał Adrian Galik za ostrość i za uderzanie od mocy. Teraz odgrywał Ślamaty przed bramkę. Kaczkowski w parterze interweniował, ale skutecznie. Teraz podanie przed bramkę i pomylił Simian i czterech zawodników z Nitry. I jest bardzo szybkie trafienie i wykorzystanie tej przewagi. A Kaczkowskiego doskonałe rozegranie tej przewagi. Nie zdołał przesunąć bramkarz. Hoffman. Był tam Warga przed polem bramkowym. Bezpański krążek. Zamieszanie przy bramce Kaczkowskiego, ale bronią się szable. Jeszcze poprawka i jeszcze jedna. Hoffman. Był tam Warga przed polem bramkowym, bezpański krążek, zamieszanie przy bramce Kaczkowskiego, ale bronią się szable. Jeszcze poprawka i jeszcze jedna. Do zakończenia tercji numer dwa. I teraz Szymon Fus przed kapitalną okazją. Fus wylądował w bramce, ale nie ma w niej krążka. Bramkową. Szymon Fus ładnie, odważnie tutaj pojechał, no i Butz zagrywał przed bramkę i teraz najbliższej niemal odległości Danieliszyna. Kaczkowski, czy będzie dobitka? Nie ma w bramce bramkarza szabli. Słupek chyba teraz uratował po tym kilkudziesięcioma sekundami pracy w obronie we własnej tercji. Ferkodić, 2-3, wykorzystują po raz drugi w tym meczu swoją przewagę. trzydziesta czwarta sekunda i znowu Nitrzański. Rasow wygarnął gumę, choć wydawało się, że ta trafi do rywali. No i tutaj doskonałe obrony Jakuba Najsarka. I teraz będzie okazja Dudkiewicza. Dudkiewicz chybił. Chybił, choć nie było tam faulu. Mrazik ładnie sobie przełożył i tym razem chyba poprzeczka. Kaczkowski nie ma w osłabieniu i dwie bramki w przewadze dla strony słowackiej. Jest Szymon Fus przy krążku w narożniku. Sosnowski ładnie trącił, gdyby to się udało. Krążek poza lodowiskiem. Za chwilę wznowienie po stronie lewej ręki. Złe to podanie Samuela Matusza. I świetna akcja i przepiękny gol szabli z Oświęcimia. Strzelał 3-3, a to 43 minuta i 16 sekunda.
utrzymał kontakt z linią niebieską. Sosnowski, teraz Fus i jeszcze raz Ordok interweniuje. Teraz muszą bronić się przed akcją Nowodomskiego, który wrócił z kary i był tutaj faulowany. Nie ma gola. Prusak dobrze opanował po tym rykoszecie. Dudkiewicz będzie poprawiał. Jerasow nie dał ramkowej. Ordok. Teraz przejęcie Jerasowa. Będzie kara. I teraz będzie niebezpiecznie. Śramaty dogrywa. Rozegrali to Słowacy, ale nie zakończyli. Chyba przekombinowali w tej akcji Słowacy, ale nie możemy tutaj nie wspomnieć o Najsarek. Pianchrat, spojenie. Agresywniej tutaj obrońcy. Pianchrat! Ulala! Cóż za gol Jahora Pianchrata. Uderzył z samego narożnika tercji. Będą rywalizować przy wyniku remisowym, ale Jahor Pianchrat huknął z narożnika i zaskoczył Simona Ordoga. Buc mocno, Kaczkowski na raty, ale skutecznie. Dudkiewicz zatrzymany. Jeszcze jedna próba Krzysztofa Dudkiewicz. Teraz Filozofowie. Warga, mocny strzał, ale Kaczkowski. W napięciu grają Filozofowie z Nitry, ale ryzykują pustą bramką. I teraz Jerasow może skierować do niej krążek. To czyni i chyba wyjaśnia to spotkanie. 5-3. Kącie. Doprowadził Szymon Fus i jeszcze trafienie Maxa Ferkodicia, dzięki któremu...